podkreślić, że poszukiwania są niepokalanie poczętej części Dreamer i Panty życzymy wszystkim dobrego odbioru. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej błędnej katechezy. A wczoraj kolejny z uczestników manifestacji usłyszał zarzuty znieważenia dziennikarza. Śledztwo prokuratury dotyczy m.in. blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących przed budynkiem. Co wiadomo już w tej sprawie, o tym w relacji z synem Leszczak. To nie ma co tak gadać, bo trzeba tą kamerę wersję pokazać na mapie postaci bestii. A nie tak gadać. Stołeczna policja opublikowała nawet wizerunki uczestników protestów. Jeden z nich mówił, że nic nie zrobił. Teraz wzywanie mnie na świat kapitalny po opublikowaniu mojego wizerunku uważam za rodzaj próby zastraszenia. Nie mnie, nawet tylko całej tej grupy, która została opublikowana na zdjęciach. Podkreślał Mariusz Malinowski. Prokuratura w tej sprawie wypowiadać się nie chce. Do dziennikarzy wyszedł za to pełnomocnik wezwanych osób mecenas Jarosław Kaczyński. One mają predylekcję, czyli skłonności do wycia, do udawania. Mormony do udawania. Prawosławnych świadków Jehowy, lepszych takich. Podczas gdy sami nawet Biblii nie znają, bo znać nie mogą, skoro Biblia mówi, że przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga. Nie mogliby się uczyć nawet zabijać. A co dopiero o zabijaniu mowa? Mnóstwa różnych innych rzeczy nie mogliby czynić, uprawiać bałwochwalstwa, wrócić do przykazania drugiego, które zabraniało czczenia obrazu, które to drugie przykazanie u nas jest za złotym kapeluszem akurat. Policja rozpowszechniła wizerunki osób mogących mieć związek ze zdarzeniami przed Sejmem. Sprzeciw wobec publikacji wizerunków wyraziła także Helsińska Fundacja Praw Człowieka, według której nie ma ku temu wyraźnych podstaw prawnych. Podobnie uznaje Naczelna Rada Adwokacka. Tylko 26% Polaków zna swojego dzielnicowego. 11% zna jego numer telefonu. Jednak aż 89% badanych jest zdania, że dzielnicowi są potrzebni. Wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie MSWiA. Szef resortu Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wzrośnie ranga dzielnicowych, a ich zarobki będą wyższe. Podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Dzielnicowy bliżej nas minister zaprezentował nowe kierunki działań pracy dzielnicowych. Szczegóły Mariusz Pieśniewski. Dzielnicowi są dla szefostwa resortu spraw wewnętrznych jednym z priorytetów w pracach policji. Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy stanowią no, ale to wizytówkę tutaj jest Biblia. Pierwszego kontaktu. Po co to się powołać się można, ale niech to nie będzie decydujące. Decydujące są pewne powody, dla których to w Biblii zostało użyte. Powody, dla których to zostało w Biblii użyte. Zdarzyły się takie sytuacje, że robiłam zakupy kobiecie starsze, stała tak sama, w telewizji miała co Al Jazeera był program na żywo i proszę Państwa, wybuch bomby było słychać w studiu na cały świat. Która przeprowadziła badania dotyczące pracy dzielnicowych. Ale oni potwierdzili, że darzą dzielnicowego zaufanie. Pomóc ma też wprowadzenie nowego stanowiska starszego dzielnicowego, które ma pozwolić lepiej wynagradzać policjantów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień będzie zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach południowych dość pogodnie. Miejscami słabe opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 4 stopni na południu do plus 2 nad morzem. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Facet stoi rękami macha. Jest. 5 minuty po trzeciej. Polskie Radio 24. Mieć przy sobie te symbole, a ja nie tak. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu dr Piotr Kłodoczny, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Porozmawiamy o publikacji wizerunków. Szatan księciem tego świata. W połowie grudnia o publikacji na stronie policji. Dodajmy jeszcze, że przedstawiciele policji, prokuratury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mimo naszych starań nie przyjęli zaproszenia, odsyłając nas do oświadczeń na stronach i prokuratury i policji. Do tych oświadczeń za moment wrócimy. Na razie dwa słowa wstępu. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak informuje, że policja zidentyfikowała 80 osób protestujących przed Sejmem w nocy z 16 na 17 dzień grudnia. Jak dodał, oczekuje, że te osoby zgłoszą się na policję lub że publikują
aplikacja pomoże ustalić ich tożsamość tak, żeby mogli odpowiedzieć za łamanie prawa. Minister mówi również, że w Krakowie w związku z grudniowymi protestami przed Wawelem zidentyfikowano 22 osoby. Tymczasem liderzy Platformy Obywatelskiej żądają wyjaśnień od premier Beaty Szydło w związku z publikacją wizerunku 80 osób protestujących w grudniu przed Sejmem. Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje. Tymczasem prokuratura na swojej stronie pisze tak. Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Prokuratura nie stwierdziła przeciwwskazań dla upublicznienia nagrań z monitoringu z posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2016 roku. Analiza otrzymanych z Kancelarii Sejmu zapisów z monitoringu wskazuje, że udostępnienie nagrań opinii publicznej nie koliduje z dobrem prowadzonego postępowania sprawdzającego. To samo dotyczy także nagrań sprzed Sejmu. No to ja bym się mógł odnieść, jeżeli można, do tego, co pan powiedział w tej chwili, czytając oczywiście te wyjaśnienia mniej lub bardziej jasne prokuratury i policji, no że dwie mam policję, zaraz przejdziemy. Tak, dwie uwagi. To nie jest tak, że organom państwa wolno robić wszystko i potem one powiedzą, nie widzę przeciwwskazań. Organy państwowe, wszelka władza w państwie praworządnym ma wskazać podstawę prawną, czyli ona jest do pewnych rzeczy zobowiązana, do pewnych działań jest uprawniona i ona może robić tylko to, na co wyraźnie wskazuje delegacja ustawowa i ustawa, na co ustawa zezwala. To nie może być tak, że zrobimy cokolwiek, a potem mówimy, ale nie widzę przeciwwskazań. Jakby ciężar dowodu jest jakby odwrotny. To znaczy organ władzy powinien powiedzieć, na podstawie takiego i takiego przepisu my mamy prawo to zrobić, co zrobiliśmy, czy opublikować wizerunki, czy kogoś zatrzymać, czy kogoś przeszukać, czy jakokolwiek inne podjąć działania, bo tylko to wolno władzy i organom publicznym, na co wyraźnie, podkreślam też wyraźnie, bo do tego jeszcze wrócimy, ustawa zezwala. Czyli tłumaczenie, że nie widzę przeszkód, to by było dobre, gdyby to mówił zwykły obywatel, który rzeczywiście może robić wszystko, co mu się żywnie podoba, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z prawem. Tu mamy sytuację dokładnie odwrotną i takie tłumaczenie bardzo mnie dziwi. I druga uwaga, sam fakt, że w stanowisku przedstawionym przez rozumiem prokuraturę mowa jest o tym, że udało się ustalić, czy ustaliliśmy 80 osób, tożsamość 80 osób, które biorą brały udział w demonstracji. Już napawa niepokojem, no bo przecież właśnie po to mamy demonstrację, żeby można było spokojnie demonstrować. Jeżeli nie było tam naruszeń prawa, a to się dopiero wyjaśni ewentualnie, no to rozumiem, że te 80 osób, no czy wszystkie inne osoby, które później chciałyby manifestować, mogą sobie powiedzieć, ojej, to w takim razie może ta wolność manifestacji, czy wolność zgromadzeń w Polsce nie jest tak daleko idąca, skoro mogą wszystkie osoby potem wyświetlić na ekranach. To jest fatalny przekaz, moim zdaniem. Jeśli chodzi o publikację wizerunków, na stronie policji odnosi się do tej sprawy także policja warszawska. Na stronie policji czytamy, co następuje. 5 stycznia 2017 roku prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie prowadzący powyższe postępowanie polecił opublikowanie na stronie internetowej Komendy Stołecznej komunikatu, w którym zostaną zamieszczone wizerunki trzech osób biorących udział w zdarzeniach mających miejsce na terenie Warszawy w dniach 16-17 grudnia 2016 roku przed gmachem Sejmu RP. 17 stycznia 2017 roku prokurator prowadzący postępowanie w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie wskazał funkcjonariuszom do publikacji wizerunki kolejnych osób. Jednocześnie prokurator oświadczył, że wizerunki te mają być niezwłocznie opublikowane. Przekazał także funkcjonariuszom wytyczne odnośnie dalszych czynności procesowe. No i znowu, ja bardzo bym chętnie usłyszał, jakiego rodzaju podstawę prawną zaproponował, czy też wskazał prokurator, nakazując policjantom umieszczenie tych wizerunków. Bo znowu, tak to możemy zgadywać. A może jest taka podstawa, może inna. Nie ma tutaj słowa o tym, właściwie jaka to jest podstawa i czy w ogóle policji wolno to zrobić, a prokuraturze wydać takie polecenie, skoro nie wiemy właściwie, o co są poszukiwani, ponieważ na stronie internetowej policji jest sformułowanie następujące, że to są osoby, które są poszukiwane zespołowo może, ale chcemy je ustalić tożsamość w sprawie wydarzeń związanych z naruszeniem porządku prawnego. To nic nie znaczy. Znaczy to jest, że ktoś jest może zamieszany w sprawie kradzieży zegarka, ale nie wiadomo, czy jemu ukradli, czy może on miał ukradł, czy on ukradł, ale sugestia jest taka, że coś tu było nie tak, więc te osoby, które się znalazły na stronie internetowej, no są jakby takim poczuciu domniemania, że przeciwko nim coś się szykuje. Co więcej, inne osoby, które wejdą na stronę internetową, też powiedzą, o popatrzcie, oni mogą mieć problem, bo są związani w jakiś sposób z naruszeniem porządku prawnego. Nie wiadomo, w jaki sposób związani, oraz nie wiadomo, co rozumiemy przez to ten porządek prawny, czy jakieś poważne przestępstwo, może wykroczenie to było, a jeżeli to było wykroczenie, to po co publikować wizerunek, no i zaczynają się kłopoty.
policja powołuje się w swoim oświadczeniu na precedens. Czytamy, co następuje. Należy nadmienić, że publikacja wizerunków osób mogących mieć związek z wydarzeniami zaistniałymi, a na świecie zbożny powód po żywocie rajski przebyt, bo znowu nastanie nędza, kiedy czas. Jak przyjdzie na księdza, jak dziesięcinę zbierali, także zbierali to i nazbierali. Same zbiegowiska. Na przykład w listopadzie 2012 roku publikowano wizerunki kilku osób w związku z postępowaniem dotyczącym udziału w zbiegowisku w dniu 11 listopada 2012 roku. Pod koniec maja 2011 roku publikowano zdjęcia 30 osób podejrzewanych o udział w zamieszkach na bydgoskim stadionie Zawiszym 3 maja. Publikowane były również wizerunki osób mogących mieć związek z atakiem na pasażera tramwaju, do którego doszło we wrześniu bieżącego roku. Chrzest to tylko początek drogi, to nic nie załatwia. Automatycznie jesteśmy, że coś to spowoduje, że my jesteśmy. To nieprawda. Chrzest, to jesteśmy gotowi do czynienia woli Bożej. Chrzest to jest taki symbol oddania się Jahwe, oddania się Bogu na spełnianie Jego woli, mówi komisja. Fundacja również, Helsińska Fundacja Praw Człowieka również wtedy protestowała, czy to byli kibice, czy to były inne osoby, w dalszym ciągu niczego nie zmienia. Na naszym zdaniem nie ma podstawy prawnej. Do czego zmierzam? My teraz się domyślamy, jaka podstawa prawna może być. Więc ja dwa słowa o tym. Może. Jeżeli chodzi o ustawę Kodeks Postępowania Karnego, to tam mowa jest wyraźnie o tym, że można ujawniać, czy taki wizerunek publikować osoby, która ma postawione zarzuty, czyli już jest podejrzany. Te osoby podejrzane nie są, więc jakby nie mamy możliwości stosowania KPK. Więc domyślam się znowu, bo byłbym wdzięczny za podanie podstawy prawnej przez przedstawiciela MSWiA, czy do tego, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu realizacji zadań ustawowych informacje, tak, dane osobowe o następujących osobach, także bez ich wiedzy i zgody, i to jest ustęp trzeci, o osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłującej mówić swoją tożsamość. To jest najbardziej zbliżony przepis, który ja mógłbym rządowi dobrej woli zaproponować policjantom, gdyby nie szukali podstawy prawnej. Problem polega na tym, że w tym samym artykule 20 wyraźnie mowa o tym w ustępie pierwszym, a to odstawek 2a, że wykorzystuje się ustęp pierwszy, że policja z zachowaniem ograniczeń wynikających z artykułu 19 może to czynić. A artykuł 19 wylicza, jakie przestępstwa ewentualnie wierzącym, by zwieść ich właśnie dzisiaj czy na ewentualnym podejrzeniu, jakie popełnienia, który przestępstw, można by było stosować, gdybyśmy przyjęli, że można stosować tego rodzaju publikacje wizerunkowe. Tam nie ma takich, do których moglibyśmy spodziewać się, że ci demonstranci mogliby je popełnić. Są bardzo poważne przestępstwa za bójstwo, prawda? Czy w ogóle przestępstwa na poszkodę zdrowia, poważne przestępstwa korupcyjne, udziałowe przestępcze i różne takie, które ale co nie wiemy, ponieważ jest tam napisane klucze Królestwa Niebieskiego. Nie wiemy, jakie właściwie podejrzenie, co do jakich przestępstw się kierujemy przeciwko tym osobom ewentualnym. A znaczy, że efekt byłby taki, że właściwie w tej chwili z oświadczenia prokuratury wynika, że policja może każdego może być zdjęcie i umieścić na swojej stronie i powiedzieć, nie każe zgłosić pani i wtedy będzie ustalenie tożsamości. Ustalenie, ale sprawdzimy, co pan robił, może pan ma jakieś przestępstwo do skóry, a może jakieś inne naruszenie porządku prawnego, może wykroczenie, chętnie się zajmie. To jest absurdalne. Chociaż kontekst chyba tutaj jest nieco konkretniejszy, jednak mówiąc stroną, oczywiście ciekawe, że chodzi o ustalenie tożsamości osób biorących udział w zdarzeniach mających miejsce na terenie Warszawy w dniu 16-14 grudnia przed gmachem Sejmu RP. Tak, wiemy, co wtedy się działo w tamtym. No właśnie, nie do końca wiemy, jak to policja interpretuje. Nie brałem udziału w tych zdarzeniach i wiem tyle, co z tym ludzie widziały. Widziałem ludzi zdenerwowani, ale to nie jest jeszcze przestępstwo, ale też nie jest wykroczeniem być zdenerwowanym członkiem pojednany z Bogiem i kościołem przez sakrament pokuty. Więc ojcowie kościoła nazywali pokutę takim mozolnym chrztem. Jakiego rodzaju to jest sposób przeszkadzania? Mamy polanie wodą, mamy formułę sakramentalną. Do takiego środka jak publikacja wizerunku, który bardzo daleko daje mi agencja prywatność człowieka.
pokazanie takiego wizerunku stąd, ten chrzest związany z naszą kulturą, to z naszym nawracaniem się w ciągu kilku lat. Ale jednak to jest dość poważny przez to zostało to ograniczone, bo jest to nieproporcjonalne. Sakrament pokuty jest konieczny dla zbawienia dla tych, którzy upadli po chrzcie, jak chrzest jest konieczny, mówili o sobie kościoła dla tych, którzy nie zostali jeszcze odrodzeni. Dobre osobiste, a zatem, czy wierzysz w odpuszczenie grzechów twoich grzechów, nie grzechów sąsiadów, nie grzechów męża, nie grzechów żony, twoich grzechów? Będzie to przestępstwo, bo jest może jakieś drobne, prawda? Na przykład nie ma artykułu 17 kodeksu karnego, to ścigamy uznanie do sakramentu pokuty i pojednania, to znaczy, że... Prawda? Ale co to znaczy? Takie, no takie czyny nie są w ogóle wymienione. To znaczy, że... Się, który pozwalałby ewentualnie, ponieważ to nie jest proste może mieć jakiś problem w 28 a, że wolno... Albo to może znaczyć, że nie mam grzechu, że nie mam się z czego spowiadać. To takie dosyć popularne. To powiedział, używa takiego sformułowania. Pismo Święte mówi, że kto mówi, że nie ma grzechu, czyni Boga kłamstwo. No po co oddał swoje życie? Za ciebie nieskalanego. Nie jest to samo. Można by powiedzieć, że przez to, że my mamy pewne prawa, pewne wolności. Po co oddał swoje życie? Po co ofiarował swojego syna? Bez podstawy prawnej. Jakieś to nielogiczne. A my tej podstawy nie znamy, podobno ona jednak nie istnieje. Fundacja krytycznie odnosi się do publikacji wizerunków na stronach internetowych policji. Właśnie brak podstawy prawnej do stronu najważniejszy zarzut. Im mniej poznajemy naszą wiarę, im mniej korzystamy z sakramentu świętych, im mniej przychodzimy do Boga, który może spowodować, że za to mówimy, a po co mi kościół, a po co mi ksiądz, a po co mi sakrament, a po co, no wszystko po co. Zaczął się nerwować, jakoś się nie pytam, po co mi mieszkanie, po co mi woda się płaci, a po co mi na końcu powinni prąd, gaz, to jakoś mnie zapytuje, po co mi kolejne ciuchy w szafie, to może budzić wątpliwość co do kwestii, to jest, tu nie ma pytania, po co. Ta wola nie polega tylko jeszcze, na tym, jeszcze, ktoś tam jeszcze, zakaże jeszcze, przyjść, jeszcze. Nas powstrzyma siłą, ale również na konsekwencjach, jak Bożą łaskę, możemy jak później ponosić z tego tytułu, że takim demonstracji, manifestacji, zgromadzeniu pytania, wydaje się, że mamy do tego prawo, nagle się okazuje, że jesteśmy wśród jakoś tak sobie jakiegoś grona, na nie może kolejny osób, nie zgłębiam swojej wiary, nie pogłębiam swojej wiary. A jeżeli jesteśmy powieszeni na stronie naszym kierunku, na stronie internetowej policji, to to jest sugestia niestety, że coś przeprowadzić. Życia. Bo, tymczasem dojdziesz mi się do wniosku, że twoje ciało nie jesteś materialistą, a twoje ciało nagle się dematerializuje, bo się rozpada. No i co ci pozostaje? No może, ale generalnie jest takim, w takim kontekście, o tym mówimy, że było jakieś naruszenia porządku prawnego, którą nie dbałeś tutaj za życie, wcale tak być nie musi. Która zarosła, która przestała rozróżniać dobrą złą, bez pełni gadkłany, no bo zagubiła się, która nieśmiertelna. Co to mówić, skoro on kłamie? Jeżeli miałby kłamać, to mógłby ominąć coś. Polskie Radio 24. Debata dnia. Dziś zaprasza Wiktor Świetlik. Zapraszam faktycznie, a wraz ze mną w studiu Przemysław Harczuk, Super Express i Łukasz Rogo i Szymsuik. Kłania się panie. Panowie, wielkie zmiany na świecie i mieliśmy taką mały powrót wzmożenia sprzed kilku tygodni, kiedy z jednej strony mieliśmy za oceanem wielką histerię, z drugiej strony wielką radość, że wszystko będzie teraz inaczej. Nikt nie miał za bardzo wątpliwości do tego, że będzie wszystko inaczej, ale jedni twierdzili, że to straszne, drudzy, że cudowne. I w Polsce mieliśmy taką małą emanację, bym powiedział, tej debaty. Też jedni twierdzili, że będzie cudownie, drudzy, że będzie strasznie. Teraz mieliśmy powtórkę z tego. Nawet zaczęły się pierwsze wyjazdy ze Stanów Zjednoczonych, którzy stwierdzili, że nie będą mieszkać tam pod reżimem Donalda Trumpa. I pytanie do was proste. Czy ja, obywatel Polski, chcący czuć się bezpiecznie, czy ja mam się cieszyć i świętować, czy mam histeryzować i chować się do piwnicy, czy też możliwe jest wyjście pośrednie? Jeżeli obserwujecie pierwsze dni prezydentury Donalda Trumpa, co, jak to widzicie? Czy na razie przede wszystkim pan redaktor musi poczekać? No, to tak, nudne. To nudne, ale tak zdroworozsądkowo wypadałoby poczekać,
bo jak to zawsze jest z takimi gorącymi emocjami, z histerią, z krytyką czy z wychwalaniem pod niebiosa, zawsze warto poczekać na konkrety. Tych konkretów na razie nie ma. Mamy przemówienie Donalda Trumpa inauguracyjne, przemówienie, które było mocno kampanijne, z inauguracyjnym miało niewiele wspólnego i było utrzymane raczej właśnie w tym tonie jego kampanii. Mamy reakcje międzynarodowe, ale nie mamy jeszcze wielu... Tertulian o zmartwychwstaniu, rozdział 24. To napisano około 200 roku naszej ery. Czytamy tu: ten, który wstrzymuje, musi wstrzymywać, póki nie zostanie usunięty z drogi. To państwo rzymskie go powstrzymuje. Jego upadek na skutek podziału na 10 królestw zapowie antychrysta. Tak, na 10 królestw, proszę państwa, upadek, podział, choroba, straszna choroba, gdy świat ma zajoba na punkcie wywyższania się, autorytaryzmu, to wiadomo, my mamy być lepsi, mamy być inni. Przyszedł. Już wtedy działała, wtedy, kiedy żył, była apostoł Paweł. Choroba. Radio Koncita. I proszę być z nami. Rezydującą w Rzymie, która musiała być usunięta z pola. Gretchen Guinness mówi: w czasie sprawowania rządu przez Cezarów niemożliwe było powstanie zapowiedzianego antychrysta. Wraz z upadkiem Cezarów mógł on powstać. Romanizm i reformacja. To brzmi sensownie. 1260 dni proroczych nabiera sensu, jeśli przyjrzeć się tym publikacjom. W czasie sprawowania rządów przez Cezarów niemożliwe było powstanie zapowiedzianego antychrysta. Wraz z upadkiem Cezarów mógł on powstać. Jest wiele źródeł mówiących to samo. Paweł nie zidentyfikował potęgi powstrzymującej, choć wiedziano, że jest to Rzym w obawie przed represjami. Pamiętajcie, że Kościół chrześcijański był prześladowany przez Rzym. Doktor Ron Thompson. Bohaterowie chrześcijaństwa w poszukiwaniu prawdy. Strona 47. Rok 1996. Paweł napisał do nich list tej treści. Wiecie, że najpierw musi się stać to, o czym wam osobiście powiedziałem. Więc nie nauczajcie różnych doktryn. Oczekujemy upadku. Gdy przeszkoda zostanie usunięta, cen zatracenia także powstanie. To, co teraz się stało, ta nowelizacja powoduje to, że nie tylko są łamane dyrektywy, ale tak naprawdę to, o co walczymy, że będzie można zrobić. Pierwszy Tymoteusz 3,16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele. Zwróciliście uwagę? Bóg objawił się w ciele. Nie zmieniajmy tego. Został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom. Był zwiastowany między poganami. Uwierzono w niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Oto jedyna tajemnica republikańska w kongresie, która nie jest wcale bynajmniej prorosyjska i putinowska. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim pytanie, Amerykanie mogą stosować wobec Rosji, rzeczywiście by rozmawiać z Rosją z pozycji siły. Rosja naprawdę mocno oberwała na tym, co na polityce, którą prowadzi ekonomicznie i tak naprawdę to Rosji bardziej powinno zależeć, jeżeli już na współpracy. Poza tym jest jedna kwestia taka, jeśli chodzi o zapowiedzi amerykańskie, które zapowiedzi amerykańskie, zapowiedzi samego Donalda Trumpa w kampanii, których się najbardziej Polacy obawiali. Wiele było takich wypowiedzi cytowanych o tym, że Trump chce kazać płacić za obronę państw członkowskich. Ja myślę, że to oczywiście Trump słynie z bardzo dostępnego języka. Myślę, że tu chodzi bardziej o oczekiwanie wypełniania zobowiązań sojuszniczych przez państwa członkowskie. Akurat jeśli chodzi o Polskę, można powiedzieć, że Polska zdecydowanie wypełnia te zobowiązania sojuszniczych. Różne państwa mają różne części PKB zagwarantowane. Polska 2% przeznacza. Mało tego, to polscy żołnierze
byli wysyłani do uczestniczyć we wszystkich misjach natowskich w ostatnich latach. Tam zresztą podkreślił to w kampanii bardzo wyraźnie. Też jeżeli mamy wierzyć 100% we wszystko, co tam mówił w kampanii, to jeśli chodzi o Polskę, wypowiadał się bardzo ciepło jako wiernego sojusznika. Nikt nie wierzy w to, co politycy mówią w kampanii w pełni. Tak ogólnie było to prawdą też to, co mówił, ta współpraca, zbliżenie z osób. Łukasz Rogo, jeszcze jest pan równie optymistyczny, a przynajmniej spokojny, jeżeli chodzi o tą przyszłość i bezpieczeństwo militarne. Znaczy jestem może nie tyle spokojny, co powściągliwy, tak bym to powiedział, dlatego że na razie nie ma żadnych podstaw, żeby jakkolwiek ocenić Donalda Trumpa, czy w tę stronę, czy w drugą, a wydaje mi się, że po prostu kampania rządzi się swoimi prawami, też populistyczny mocno język Trumpa, sposób przemawiania, pozyskiwania wyborców też rządzi się swoimi prawami, a bycie prezydentem to jest już zupełnie inna para kaloszy, mówiąc tak obrazowo, i wątpię, żeby ktoś o tak wielkim ego jak Donald Trump chciał przejść do historii, chociażby jako ten człowiek w historii Stanów Zjednoczonych, który wyprowadzi Amerykę z NATO, czy doprowadzi do jakiegoś chaosu na niewyobrażalną skalę na świecie, dlatego że podejrzewam raczej, że będzie tym człowiekiem, który marzy sobie zapisanie się złotymi zgłoskami w historii Ameryki, a co za tym idzie, też na pewno nie posunąłby się do jakiegokolwiek dewastowania NATO, czyli realizowania tego właśnie, czego najbardziej boją się Polacy, osłabiania Sojuszu Północnoatlantyckiego, a co za tym idzie zdolności obronnych Polski. Czy tutaj jeszcze przypomnę, że Przemysław Harczuk w ostatnich dniach przyjechali do Polski amerykańscy żołnierze, oczywiście to jest jeszcze poprzedniego, poprzedniej administracji, no ale jest to, nic nie słyszymy o tym, aby administracja nowa chciała z tego sprawa, gdy się wycofała. Wiedli, że są uzbrojeni, bo z rozbitego honora wysypały się pociski czołgowe. A też jeszcze wrócę do tych zapowiedzi, tych oczekiwań płacenia. Z punktu widzenia takiego czysto amerykańskiego i amerykańskiego wyborcy, do którego trzeba czekać tam, w gruncie rzeczy, jaki jest odbiór tego, jak Europa traktuje Stany Zjednoczone. Mamy państwo, które jest mocarstwem, które ma chronić całą Europę, która na obronę skąpi. Mało tego, w Polsce też jeszcze niedawno była formacja, nazywała się Ruch Palikota, która żądała ograniczenia drastycznego finansowania obronności. Więc w związku z czym, zaraz, jeżeli chcecie panowie, państwo obrony naszej, no to powinniście za to w tym jakoś partycypować, jakieś zobowiązania wypełniać. I ja to ten punkt widzenia jestem w stanie zrozumieć, bo Polska rzeczywiście jest krajem, który jako jedno z nielicznych państw NATO te zobowiązania wypełnia. Co do współpracy są oczywiście, ja też jestem bardziej powściągliwy niż optymistyczny. Tutaj rzeczywiście o tej współpracy z Rosją mówił Henry Kissinger, prawda, i został doradcą. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Henry Kissinger to jest też stara szkoła dyplomacji amerykańskiej, a stara dyplomacja amerykańska, bo ostatni zarówno prezydentura Busha, jak i prezydentura szczególnie Obama obfitowała w szereg błędów. Stara szkoła amerykańska mówiła o grze też na wielu fortepianach, w związku z czym może być tak, że nawet przy zbliżeniu Rosji na przykład w sprawie Chin, może być postawienie na Polskę. Bardzo różnie to może się potoczyć, to wszystko, i naprawdę... To jeszcze jedna obietnica prezydenta amerykańskiego, nie ostatniego, znaczy nie pierwszy prezydent, który ją składał, żaden nie wypełnił. Ten prezydent będzie miał za sobą republikański kongres, więc wydaje się, że powinno być mu łatwiej. Panowie, króciutko, czy będziemy mieć wizy dalej do Stanów Zjednoczonych? Ja jestem, powiem szczerze, za. 2 miesiące temu kupiłem sobie wizę, bo to się kupuje przecież nawet za $150. Dlaczego nie mają płacić? Króciutko. Znaczy, przyznam, że tutaj o tych wizach to trochę jak z, nie wiem, jakimś mitycznym jednorożcem. Wszyscy mówią o tym zniesieniu, nikt tego zniesienia jeszcze na oczy nie zobaczył. I przyznam, że obawiam się, że za prezydenta Trumpa też tego zniesienia wiz nie zobaczymy, dlatego że to też zależy od prostych czynników, między innymi tego, ilu Polaków nielegalnie zostaje w Stanach Zjednoczonych, a w przypadku Polaków niestety jest to ciągle odsetek większy niż ten zakładany przez amerykańską administrację, także tutaj byłbym mocno zdziwiony, gdyby akurat Donald Trump okazał się tym, który wyzwoli nas z tego reżimu wizowego. No ale obiecał przesłuch. Faktycznie jest, jeśli chodzi o prawo amerykańskie, takie regulacje są, natomiast uważam, że z uwagi na nasze zaangażowanie chociażby, te wizy powinny zostać zniesione i mam nadzieję, że tej obietnicy dopełni. A
aczkolwiek zgadzam się z jednym, rzeczywiście nie jest to najważniejsze. Wolę zdecydowanie, żeby zostały dotrzymane zobowiązania sojusznicze natowskie, niż akurat same wizy. Ale fajnie by było, żeby rzeczywiście... Tak poważnie mówiąc, myślę, że wszyscy jesteśmy na tym, żeby te wizy oczywiście szybciej zniesiono, szczególnie, że te limity nieznacznie przekraczamy. Do usłyszenia po serwisie. Zostańcie Państwo z nami. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Kolejne 5 przypadków ptasiej grypy w Polsce, poinformował o nich w komunikacie główny inspektor weterynarii. Przypadki dotyczą ptactwa dzikiego, 4 łabędzi i kaczki. Wirusa podtypu H5N8 stwierdzono na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Opolszczyźnie i w Małopolsce. Hodowcy drobiu powinni przede wszystkim odizolować stada oraz ich pożywienie od dzikiego ptactwa. Bezpośredni kontakt może skutkować zarażeniem, a co za tym idzie, konsekwencjami gospodarczymi dla całej branży, przypomina dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk. Ptaki dzikie są pierwszym ogniwem, o którym się mówi, wektorem przenoszenia tego wirusa. Ten wirus, który obecnie jest w Polsce, H5N8, ma pokrewieństwo filogenetyczne do wirusa H5N1, który występował u nas prawie 10 lat temu. W ciągu 2 miesięcy w Polsce stwierdzono 14 przypadków ptasiej grypy u dzikich ptaków i 32 ogniska u drobiu hodowlanego. Rodzice dzieci chorych na EB, czyli pęcherzowe oddzielanie się na skórka, protestują przeciwko zbyt drastycznej ich zdaniem podwyżce cen opatrunków. Resort Zdrowia rozpoczął już rozmowy z producentem. Wśród protestujących są Bożena i Jakub Wojtasikowie. Państwo Wojtasikowie to rodzice 1,5-rocznego Wojtusia. Ich życie nie jest łatwe. Sen się budzi, dobiegamy z mężem do łóżeczka, sprawdzamy, czy opatrunki są na miejscu, trzymają się, czy nie ma jakichś nowych ran. Dzień Wojtusia to jest jedno wielkie cierpienie, jeżeli chodzi o rany, które powstają, tak? A rany powstają w wyniku lekkiego otarcia, nawet przy zakładaniu bluzki. Rodzice Wojtusia chcą zwrócić uwagę, że ich problem nie jest bagatelny. Nie godzą się z podwyżką, jak mówią, to duże obciążenie dla ich budżetu. Oscylujemy w granicach około 5000 miesięcznie, więc to jest dla przeciętnej rodziny, to jest jakaś niewyobrażona kwota. A jeszcze trzeba żyć i jeszcze mamy drugiego brzdąca. Państwo Wojtasikowie z innymi bliskimi chorych na EB zbierają podpisy pod petycją Nie krzywdźcie motylków. Resort Zdrowia tłumaczy, że sposobem na obniżenie cen opatrunków jest obniżenie urzędowej ceny zbytu. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z producentem opatrunku Mepilex. Padły już pierwsze deklaracje. Monika Gosławska, Radio Łódź. Eksperci wątpią, by konferencja w Astanie poświęcona sytuacji w Syrii przyniosła oczekiwane rezultaty. W stolicy Kazachstanu spotkało się 7 delegacji reprezentujących m.in. rząd w Damaszku i syryjską opozycję. W rozmowach biorą udział delegacje Rosji, Turcji i Iranu, czyli państw, które doprowadziły do rozejmu. W opinii ekspertów na pokój w Syrii nie ma na razie co liczyć. Dr Adam Balcer z Instytutu Peace Europa zwrócił uwagę, że do Astany nie przyjechali m.in. Kurdowie, a także przedstawiciele ważnych sił opozycyjnych. Brakuje graczy z Zatoki Perskiej, z Arabią Saudyjską na czele oraz silnej reprezentacji państw Zachodu. Dlatego mamy spotkanie w znacznie mniejszym formacie. W opinii eksperta duże znaczenie, jeśli chodzi o stabilizację sytuacji w tym regionie, będzie miała polityka administracji Donalda Trumpa. Tymczasem, jak na razie z Waszyngtonu napływają sprzeczne informacje. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych chce współpracować z Rosją, a jednocześnie mówi o twardej polityce wobec Iranu. Dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych uważa, że konflikt w Syrii może potrwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Nie widzę, żeby, że tak powiem, tą benzynę, na której płonie ten konflikt, żeby jej lokalni gracze i także ci zewnętrzni, którzy wspierają różne frakcje, żeby oni to odcięli, ten dopływ właśnie uzbrojenia czy sprzętu. Delegacje syryjskiego rządu i rebeliantów spotkały się tylko na sesji otwierającej dyskusję. Według doniesień agencyjnych na razie nie ma zaplanowanych rozmów bezpośrednich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 3:34. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Serwis giełdowy w Polskim Radiu 24. Błażej Krusiński, zapraszam. Za nami pierwsza w tym tygodniu i pierwsza z nowym prezydentem USA sesja na warszawskiej giełdzie. Nastroje niespecjalnie optymistyczne. WIG20, czyli najważniejszy indeks rodzimego parkietu, stracił dziś 73, a indeks szerokiego rynku WIG28%. Znacznie lepiej, i to już po raz kolejny, prezentowały się spółki małe i średnie. MWIG40 zarobił dziś 0,6%. Spośród spółek dużych 14 traciło, 6 było na plusie, czyli PGNiG, który zarobił 1,87%, a następnie Tauron, PGE, LBP, KGHM oraz
przez bank Pekao S.A. Na całym rynku najlepiej zaś radziły sobie dziś spółki Yolo plus 11,8%, Graviton Capital S.A. plus 10,7% oraz spółka APS Energia, która zarobiła 10,2%. Po drugiej stronie mamy firmę Top Medical, ta zanurkowała aż o ponad 47%. Wśród najbardziej tracących dziś papierów znalazły się także akcje spółki BACD minus 20,83% oraz Almy minus 19,8%. Całkowita wartość obrotu na rynku głównym wyniosła ponad 685 milionów złotych, z czego ponad 125 milionów wygenerowała spółka PKN Orlen. Dziś traciła giełda, zyskiwała natomiast nasza waluta. Obecnie średni kurs dolara wynosi 4,07 zł. Tyle samo kosztuje frank szwajcarski. Euro zaś wyceniany jest na 4,37 zł. I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość. Ministerstwo Finansów sprzedało dziś na dwóch przetargach obligacje skarbowe za ponad 10 miliardów złotych. Tak wynika z komunikatów resortu finansów. Inwestorzy byli zainteresowani zakupem papierów za ponad dwukrotnie większą kwotę. A więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Debata dnia. Dziś zaprasza Wiktor Świetlik. To prawda, zapraszam, a wraz ze mną Łukasz Rogojsz, Newsweek, a także Przemysław Harczuk, Super Express. Panowie, zmiana tematu, pozostajemy w kraju, można powiedzieć, ale w kontekście nieco zagranicznym. Przede mną leży książka, którą już zdążyłem dość uważnie przewertować. Trudno powiedzieć, czy miałem przyjemność, czy nieprzyjemność ją wertować. Pana Marka Uszczyny, Mała zbrodnia, to jest taka właściwie kompilacja wiedzy, czyli podstawowych informacji o takich najbardziej znanych komunistycznych w obozach pracy w powojennej Polsce. No i ona jest, ma pod tytuł, co jest najważniejsze, Polskie powojenne komunistyczne obozy pracy koncentracyjne karne. Ta książka zresztą stała się, no jak rozumiem, kanwą, czy jednym z przyczynków dla artykułu, który ukazał się w tygodniku Newsweek, w tygodniku pana Łukasza, który ten tekst również zdążył zdobyć dość spore kontrowersje i oddźwięk w przeciągu ostatnich 24 godzin, tak to nazwijmy. I teraz, panowie, no każdy chce zarobić, ale czy to jest najfortunniejszy pomysł? No bo właściwie no, mamy tą kompilację wiedzy i dodane te polskie obozy koncentracyjne. Czy to ma sens? Dajmy pierwszą panu Łukaszowi. To znaczy przede wszystkim tutaj jakby główny punkt oporu wobec tej książki polegał na tym, że wiele osób ma wrażenie i tego rzeczonego artykuł autorstwa mojej koleżanki i też samej książki nawet nie ruszyło palcem. I od razu, jak usłyszało hasło polskie obozy koncentracyjne, pomyślało sobie druga wojna światowa, przecież naziści, komory gazowe i tak dalej. I podejrzewam, że gdyby odsiać tę grupę, to ta grupa, która została później i faktycznie wiedziała, o czym dyskutuje i o czym mówi, byłaby znacznie mniejsza. Czy powiedzmy sobie jasno, jakby w tej książce nie chodzi, i tak samo w tekście, który pojawił się na serwisie Newsweeka, nie chodzi o II wojnę światową, nie chodzi o nazistowskie obozy, chodzi o obozy po 1945 roku. No tak, tylko tu pojawia się pewien problem, że ten obóz koncentracyjny kojarzy się jednoznacznie. Oczywiście generał Sherman w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych gromadził swoich przeciwników w obozach, które również można nazwać obozami koncentracyjnymi. Tak? Obozy koncentracyjne organizowano w czasie I wojny światowej powszechnie w różnych stronach frontu. Natomiast od czasu II wojny światowej i od czasu popularyzacji tematu Holokaustu obóz koncentracyjny kojarzy się jednoznacznie z obozem zagłady, obozem, gdzie są mordowani masowo ludzie. I jednak w Polsce tego rodzaju obozów nie były. One są specyfiką niemiecką, powiedzmy na naszym kontynencie, no jeszcze ewentualnie sowiecką, tak? Chociaż już nie były budowane na naszym kontynencie. Tutaj jeszcze do Łukasza Rogojsza. Czy nie wydaje się panu, że to jest taki no, rodzaj być może szkodliwego skandalizatorstwa tytułem? Czy wiemy wszyscy tutaj chyba jak funkcjonuje marketing i jak się sprzedaje książki. Zawsze głośny tytuł, mocna teza, czasami mocno kontrowersyjna, czasami wręcz skandalizowanie
robi dobrze, mówiąc w cudzysłowie, książce. Ja osobiście bardzo żałuję, że pan Marek Puszczyna po publikacji naszego artykułu, który, jak pan redaktor tu powiedział, wywołał duże kontrowersje, dużo polemik i generalnie było wokół niego głośno, że pan Marek Puszczyna na naszą prośbę nie zdecydował się napisać autorskiego swojego komentarza, stanąć naprzeciw wszystkim wątpliwościom czytelników, ponieważ zachęcaliśmy go do tego, żeby zabrał głos, ponieważ jest to jego książka, ponieważ powstało wiele pytań, chociażby to, które tutaj pan przytoczył na początku, czyli to, dlaczego w tytule mamy zwrot polskie obozy koncentracyjne. Niestety Marek Puszczyna takiego komentarza udzielić nie chciał. Odesłał nas do działu PR, który, jak podejrzewam, zajmował się książką. Ja nad tym bardzo boleję. Podejrzewam, że jest to też na niekorzyść samego autora i jego książki, ponieważ ten, kto nie zabiera głosu, nie może się obronić. Także tyle w tym temacie. Przemysław Farczuk. Ja zaraz, skoro autor nie chce się wypowiadać, to skomentuje to Przemysław Farczuk. Ja nie będę mówił za autorem. Bardzo mi przykro z dwóch powodów. Tak mi się wydawało, że tak jest. Są z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, dlatego, że padło to no, skandaliczne określenie polskie obozy koncentracyjne. Przy czym ja tu się z panem redaktorem nie zgodzę co do określenia, że tylko Niemcy mieli obozy koncentracyjne. To, co opisuje pan Puszczyna, to były obozy koncentracyjne, ale to nie były obozy koncentracyjne polskie. To były obozy sowieckie, zakładane przez Sowietów w państwie okupowanym jednak, bo w państwu stalinowskie było okupowane. O tym, co było później, można dyskutować, można się spierać. Do 1956 roku było to państwo całkowicie narzucone na sowieckich bagnetach, gdzie w tych obozach, w dawnych niemieckich obozach, przerabiane na obozy pracy bądź obozy koncentracyjne, czy obóz na Majdanku został przyjęty przez NKWD. Były obozy, w których zamykano Niemców, ale także Polaków walczących zarówno wcześniej z Niemcami, jak i później z systemem komunistycznym, z reżimem komunistycznym, który nam tutaj był siłą narzucany wbrew legalnym, obalanym władzom. I to jest temat rzeczywiście bardzo ważny, rzeczywiście powinno się go nagłaśniać, a nagłaśniać go tak, jak to byłoby, to komunistyczne, sowieckie obozy zakładane przez decydentów z Moskwy. Ja jestem emocjonalnie związany z tym tematem, powiem, że pierwszy tekst, który w ogóle poważny tekst pisałem w polskich mediach, to był właśnie o obozie pracy w Wambinowicach, gdzie komendant tego obozu zmuszał... Zlumpeksu. Jeśli przyjrzymy się symbolom Igrzysk Olimpijskich, zauważymy, że zawierają one symbol bal... Mamy uzdrowę, mamy taką... Lektura, Biblia? Oni będą Biblię czytać. Nagle mama poczuła się źle, karetka zabrała ją do szpitala. Od razu poszła na stół operacyjny i kiedy cała rodzina czekała przed salą operacyjną, modląc się na gorące dom Bożego Miłosierdzia, to też tutaj tak pozwolę sobie to powiedzieć, że właśnie bardzo dużo tych historii, które tutaj publikujemy, wiążą się z modlitwą do koronką do Bożego Miłosierdzia. Rzeczywiście ta modlitwa ma wielką moc. I kiedy po operacji wychodzi lekarz, informuje rodzinę, że no niestety sytuacja jest bardzo zła, znaleziono mamy w trzustce nowotwór, który już jest w wielkości 2/3 trzustki i lekarz mówi, w zasadzie ja tylko pobrałem próbkę do badania, bo tu już nie ma co leczyć, no niestety. Mamie zostało kilka tygodni życia po operacji, kiedy już będą też wyniki, proponuję, żeby mamy wziąć do domu, bo tutaj no, medycyna już nie ma nic do zaproponowania. I w momencie, kiedy te próbki były już przebadane, był Wielki Piątek, rodzina zaczęła modlić się nowenną do Bożego Miłosierdzia. Już była pierwsza dobra wiadomość, że nie jest to nowotwór złośliwy. Ale tak jak lekarz podtrzymał swoją diagnozę, mówi, tu już nie ma co leczyć, proszę wziąć mamę do domu. I cała rodzina codziennie modliła się nowenną do Bożego Miłosierdzia. W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia przeniesiono mamie obraz Jezusa Miłosiernego, żeby mogła jeszcze modlić się do Pana Jezusa. Też została namaszczona olejami. I następnego dnia Święto Bożego Miłosierdzia proboszcz przyszedł z relikwiami świętej Faustyny, którą ta parafia posiadała. Mama pocałowała relikwię, modliła się do świętej Faustyny, też przyłożyła do tego chorego miejsca tą relikwię. No i co się okazało? Po południu mama wstała, odeszły jej wszystkie, można powiedzieć, dolegliwości związane z tą chorobą. I ponieważ ta pani, która opisywała nam tę historię, pisała już po 2 latach, mówi, od tego czasu nigdy nie było nawrotu choroby. Także no jest to niesamowita historia, ale
też co ciekawe, to zakończyła też tą opowieść ta pani właśnie takim stwierdzeniem, ale my od tego dnia codziennie modlimy się razem, zbieramy się na gorąco do Bożego Miłosierdzia, kto jest w domu, kto się modli. Także też jest to takie uzdrowienie duchowe całej rodziny. To bardzo często właśnie w tych historiach widać, że takie uzdrowienie czy nawrócenie, czy jakieś wydarzenie, które się dokonało, właśnie prowadzi też później do pogłębienia życia wiarą i tą tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Pani Mario, książka podzielona jest na kilka części. Tak. Jakie to są części i dlaczego taki układ? Już mówię. Książka składa się z dwóch głównych części. Pierwsza, tak jak wspomniałam, są to artykuły, to jest takie kompendium wiedzy, można powiedzieć, o objawienie Pana Jezusa udzielonej siostrze w Augustynie. I w pierwszej części mamy historię orędzia, czy historię objawień Pana Jezusa. Mówimy też o formach kultu Miłosierdzia Bożego, więc o gorące, jak ją odmawiać, jakie łaski są związane z nią, o godzinie miłosierdzia, o święcie Bożego Miłosierdzia, wspominamy też o sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, historii tego kościoła. I to jest pierwsza część, taka powiedziałabym baza. Z niej wychodzimy, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować, bo my czasem, my dużo wiemy w Polsce o siostrze Faustynie, wiemy o Janie Pawle II, ale jeszcze cały czas czasami brakuje nam jakichś takich elementów tych puzzlach, można powiedzieć, żeby to wszystko jeszcze raz zachwycić się Bożym Miłosierdziem i zobaczyć, jak Pan poprowadził konkretne osoby. Następny rozdział to duchowość, czyli staramy się odpowiedzieć na takie pytanie, jak na co dzień żyć orędziem Bożym, o Bożym Miłosierdziu. Kto potrzebuje tego orędzia? Co to znaczy ufać Panu Jezusowi? Mówimy też o tym, że pokora jest ważna. O tym, że każdy, kto doświadczył Bożego Miłosierdzia, winien, jak to Jan Paweł II mówi, przekazywać je innym, a więc kształtować się w tym duchu i okazywać bliźnim miłosierdzie swoim najbliższym. Później pokazujemy także, że przedstawiamy sylwetki osób związanych z Bożym Miłosierdziem, no to przede wszystkim właśnie siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, ten, który całemu światu przekazał to orędzie. Ale także prezentujemy historię osób, które są mniej znane i które też w swoim życiu jakoś dały się kształtować przez Boże Miłosierdzie. Jest to matka Speranca, hiszpanka, siostra założycielka sióstr Miłosierdzia Bożego. Jest młoda dziewczyna Laura Wikunia, która ofiarowała swoje cierpienie za nawrócenie mamy, która żyła w związku niesakramentalnym i też urzędnica Bożego za siebie. I ostatni rozdział w tej części nazwaliśmy go w szkole świętej Faustyny. I tutaj można powiedzieć takie kluczowe terminy, dzienniczka siostry Faustyny, tematy prezentujemy, jak właśnie sakrament pojednania. Pamiętamy, Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, że konfesjonem jest utrzymanie celibatu. Nauka o czyśćcach. We współczesnych Bibliach widzimy potwierdzenie tej nauki. Zatwierdzono odpusty. Wzrost papieskiej władzy. Władza w ręku jednego człowieka. Po Soborze Trydenckim rzeczywiście cała władza skupiała się w jednym człowieku. Nazywa się to ultramontanizmem. Papież prawdziwie uosabia człowieka niegodziwości poprzez pogwałcenie prawa. A co jeśli zmienić prawo? Już nie tylko przestępstwo przeciwko prawu. Choroba na piekło jest. A druga część to są wspomniane już świadectwa i tutaj też są te cztery kategorie, takie główne: uzdrowienia, rodzina, nawrócenia i wreszcie w godzinie śmierci. A zatem także logika związana z... Także siostra Faustyna doświadczyła tego piekła, widocznie jej język był w piekle. To najpierw zapoznamy się z historią objawień, z obrazem, z koronką, z formami czci, z duchowością, ze świadkami, którzy mówili o Bożym Miłosierdziu. Zapiszemy się, można powiedzieć, do szkoły świętej Faustyny, a następnie popatrzymy, jak w tej szkole odnaleźli się ci, którzy Bożego Miłosierdzia doświadczyli, których świadectwa są spisane i pewnie także każdy z nas, gdyby pomyślał o dotychczasowym swoim życiu, mógłby takie świadectwo dołączyć. Tak, jak najbardziej. Też tutaj chciałabym w nawiązaniu do tych świadectw powtórzyć takie słowa,
hasła, które papież Franciszek z okazji jubileuszu napisał. Napisał wówczas, że w tym jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. Ja bym powiedziała, że właśnie historie tych osób to są historie osób, które dały się Bogu zaskoczyć. Bo mamy tutaj bardzo wielką różnorodność też tych historii. Mamy i wymodlony dar rodzicielstwa i znalezienie pracy przez kogoś i pojednanie na łożu śmierci. Mowa jest też o zażegnanym kryzysie małżeńskim, o wyjściu z nałogu alkoholowego, czy rozwiązaniu innych trudnych sytuacji życiowych. Naprawdę te historie są tak budujące, tak dające nadzieję, że Pan Bóg naprawdę aż tak chce nam dawać to miłosierdzie, że nic tylko się z ufnością mu powierzać, tak jak powiedział święty Jan Wianek i proboszcz Ar, że Pan Bóg wierzy tym miłosierdziem bardziej niż matka, żeby wyciągnąć z pożaru dziecko. No nie, trudno wyobrazić sobie większą gorliwość i większe pragnienie obdarowania sobą niż właśnie Pan Bóg, który z tym miłosierdziem do nas tutaj zmierza. Starczy się tylko otworzyć, powierzyć mu ufnością. Ale kapłan posiada moc związania i moc oswobodzenia grzeszników. Dziękuję uprzejmie Pani Mario za ten, niech lektura tej książki przekona nas, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pani Maria Zboralska, autorka książki Cuda Miłosierdzia Bożego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. W 1951 roku papież ogłosił i wprowadził naukę o wniebowzięciu z ciałem Marii. W Katolik Lejmen czytamy, grzesznika bezpośrednio zwracającego się do Chrystusa mógłby ogarnąć lęk i strach przed jego gniewem. Niech tylko sięgnie po pośrednictwu dziewicy z jej synem, a ona jedynie musi ukazać swemu synowi pierś, którą ssał, i jego gniew natychmiast zostanie załagodzony. Cóż to za niedorzeczna doktryna? To naprawdę obrzydliwe. Mógłbym wam pokazać zdjęcia, gdy byłem w Mlecznej Grocie. Czy ktoś słyszał o Mlecznej Grocie w Betlejem? Tam mleko Marii jest rozpustane na ścianach i jest to święte miejsce. Autentyczność potwierdzona przez papieża. To jest starożytny pogański kult godności. Wyobraźmy sobie syna. Jeśli matka byłaby zła na syna, albo on by się z nią pokłócił, a ona obnażyłaby przed nią biust, to co on by sobie pomyślał? Pomyślałby, matko, oszalałaś? To jest pogaństwo. To kult płodności. Oto twierdzenia katolickich świętych. Upada i jest zgubiony, kto nie ucieka się do Marii. Maria jest brama. Chwileczkę. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Nie ma innej drogi. Jest bramą do nieba, ponieważ nikt nie może wejść do tego świętego królestwa, nie przechodząc przez nią. Droga zbawienia jest otwarta nie przez kogo innego, jak poprzez Marię. Zbawienie wszystkich jest zależne od jej przychylności i ochrony. Kto jest chroniony przez Marię, ten będzie zbawiony. Ten, kto nie jest, będzie stracony. Nasze zbawienie zależy od niej. Bóg nie zbawi nas bez wstawiennictwa Marii. Powiedzcie, czy to ogół nie jest winno obrzydliwości? Papież mówi, Maria musi być boginią. Maria soll göttin werden. Stąd dogmat o wniebowzięciu. Zajmowaliśmy się już tym zagadnieniem. Pokazuję wam to na tym wykładzie tylko po to, żebyście zobaczyli, jak wszystko układa się w całość. Już zajmowaliśmy się tym kwestią. Tradycja, nieomylność i pismo święte. Bonaventura Himmel, papieski kaznodzieja, w książce Więcej odpowiedzi na twoje pytania pisze, że papież jest nieomylny. Mówiliśmy już o tym, że Biblia w wersji tekstu z receptów jest zakazana, ale w przekładzie jezuickim już nie. Zajmowaliśmy się już tym zagadnieniem. Poświęciliśmy temu cały wykład. Czy to nie jest wina obrzydliwości? Czy to, aby nie umniejsza roli Jezusa? Septuaginta została napisana na potrzeby Biblioteki Aleksandryjskiej. To Paul Netter. Kto to taki? Paul Netter służył jako misjonarz Słowa Bożego za konwertytów. Zanim uzyskał posadę na Uniwersytecie Xavier w mieście Cincinnati i obecnie jest tam profesorem teologii. Gdzie studiował? Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, będącym największym jezuickim uniwersytetem w Rzymie. Studiował u Karla Ranera. Kim on był? Był jezuitą.
któremu powierzono kierownictwo nad podporządkowaniem na nowo... Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, zajmiemy się tą sprawą. Jesteśmy pokoleniem świętego Jana Pawła II. Mieliśmy szczęście widzieć go nie jeden raz, słuchać, spotykać się z nim, brać udział w audiencjach. Pan Bóg dał nam jeszcze w komunistycznym systemie totalitarnym, w trudnych czasach, fantastycznego, niezwykle mądrego i świętego rodaka, wszechstronnego człowieka. On teraz za nami wstawia się i błogosławi nam z domu Ojca. On też jest szczególnie z nami także w świątyni Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, konsekrowanej przez księdza kardynała Zenona Grocholewskiego z Watykanu, legata papieża Franciszka, który podniósł ten Ojciec Święty od początku naszą świątynię wotum za świętego Jana Pawła II do rangi sanktuarium. Cieszymy się świętym Janem Pawłem II, kochamy go, podziwiamy i chcemy jego mądrość, świętość przyjąć także w swoje życie i również przekazać następnym pokoleniom oraz usiłować go naśladować. A ponieważ on wyrósł także z największych rodaków, naśladując jego, chcemy poznawać i mieć wzór w największych Polakach. Dlatego też powołaliśmy Bractwo Świętego Jana Pawła II. Odznaką tego bractwa jest Polska biało-czerwona z napisem, niejako podpisem na białym tle, Jan Paweł II. Sam ten znak już wiele mówi, o co chodzi w tym bractwie. Zapraszamy do niego wszystkich, którym drodzy są Pan Bóg, Matka Najświętsza, Polska i Kościół Święty. Więcej informacji o bractwie świętego Jana Pawła II możemy znaleźć na portalu www.radiomaryja.pl pod zakładką Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Tam znajdziemy bractwo świętego Jana Pawła II i informacje na ten temat, także wykłady między innymi podczas pierwszej szkoły letniej świętego Jana Pawła II, które wygłosił, prowadził tę szkołę wybitny profesor ksiądz Paweł Portkiewicz Chrystusowiec. Zapraszamy Was do tej wspólnoty. Kontaktujemy się przez internet, ponieważ członkowie tego bractwa są w różnych stronach Polski i świata. Dla Torunia i okolic są przy sanktuarium specjalne spotkania formacyjne. Rozpoczęliśmy je i będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Godzina 18 msza święta w sanktuarium, potem spotkanie i konferencja. Teksty konferencji także są w internecie na portalu Radia Maryja. Głosi je ojciec misjonarz Władysław Bociony, gorliwy kapłan, redemptorysta, posługujący także w naszym sanktuarium. Proponujemy nie tylko samemu korzystać z tej formacji, ale i zapraszać innych, spotykać się z innymi w swoich środowiskach, może dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu. Większych grup bym nie robił, bo trudno później wymienić nawet jakieś myśli, jeżeli jest za wielu. Spotykać się, by korzystać z tych materiałów, modlić się i ubogacać wzajemnie. Wszyscy też w tym bractwie, uczestnicy bractwa, mamy udział w modlitwach tak indywidualnych, jak i w sanktuarium odprawianych za członków bractwa żywych i zmarłych. Jeszcze jedno, jeśli ktoś nie ma internetu, może otrzymać i otrzymywać te materiały formacyjne. Kontakt telefoniczny z sanktuarium, telefon 693
168-247. Powtarzam, 693-168-247. Prosimy również, by członkowie Bractwa do najbliższego spotkania przeczytali książkę wywiad z Ojcem Świętym Janem Pawłem II pod tytułem Pamięć i tożsamość. Bardzo dobrze czyta się ten wywiad. Już dziś też zapraszamy na drugą letnią szkołę Jana Pawła II od 13 lipca godzina 10 do 16. Kończymy mszą świętą w sanktuarium, to jest niedziela, o godzinie 12. Bardzo serdecznie zapraszamy. Razem możemy uczynić wiele. Kochani, jednoczmy się. Zobaczycie, jakie będą wielkie owoce. Zapraszamy też Torunian i z okolic Torunia. Tu również, proszę Państwa, do tego, by animować pielgrzymów przybywających do sanktuarium, być kustoszami relikwii świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać. Fałszerstwo Chrystusa. Ten system umieszcza siebie samego na miejscu Jezusa. Ta polityczna potęga to zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z odwalny i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy tu, Radio Maryja, jest czwarta. Nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, i gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. To bardzo ciekawa wypowiedź. Dużo dobrych na tym. Próbujmy rozwikłać tę zagadkę. Sprawdźmy, do czego nas to doprowadzi.